Witam Was, moje słodkie kartofelki, jestem Szczęśliwy Ziemniak i zapraszam na kolejny odcinek 100 Baby Challenge. Przede wszystkim może zacznę od tego, że jak widać zmienił mi się trochę skład dodatków i akcesoriów, czy jakby tego wszystkiego nie nazwać. Był u mnie dzień wcześniej Mikołaj i dostałam czwarty pakiet, w którym znajdują się wampiry, zabawa na podwórzu i pokój dzieciaków, ale pokój dzieciaków już był z Origin Access, który zaraz mi znika, więc to zachowam, więc także lada dzień zniknie mi również. Zjedzmy na mieście, ale nie uważam tego za dużą stratę. Kolejną rzeczą, którą muszę powiedzieć, jest to, że ten odcinek jest nagrywany w poście, wszystko na przyspieszeniu, ponieważ dowiedziałam się, że mam ostatnie 11 godzin na zrobienie tego wyzwania, przyjemności, czy jak tak się nie zwało, i chciałam je ukończyć, a nie miałam jak nagrywać swojej gadki, więc po prostu grałam. A jak je ukończyłam, stwierdziłam, że może jakoś pchnąć akcję, może tam przetestować, a że nagrywanie było dalej odpolone, stwierdziłam, no to mamy odcinek, także będę gadać, będę opowiadać, wszystko wam pokażę. No najpierw siedziałam u tych przybyszów, próbowałam się zaprzyjaźnić, robić te głupie wyzwania. Spojrzał mnie ten dzieciak, który sprzątał śmieci, które rozwaliłam, żeby spełnić dobry uczynek. Potem w ramach dalszych dobrych uczynków, które mi się nie zaliczają, zabrałam tego grubego paszczura ze sobą na wycieczkę do innej rodziny, do jakichś rudych. Tam rudych próbowałam pocieszać, ale rudzi są nudni, ludzie nie rozumieją chillu. Też się namęczyłam, żeby jakoś dobre uczynki porobić, ale się udało jakimś cudem, nie wiem jakim, było ciężko docenić moją pracę. Potem też odkrywałam tajniki tej całej jej kariery, w ogóle nie ogarniałam, co się dzieje, których używać elementów, no po prostu czułam się jakbym po raz pierwszy grała w Sims 4, też się grałam po raz pierwszy w ten dodatek, w tym, ale no na początku się tak irytowałam i w ogóle nie wiem o co chodzi, ale nie ma współpracowników, nie ma, w ogóle się nie pojawiają, nie mogę też przez to robić z nimi questów i potem jest tak, że po prostu no wychodzę z roboty, bo w ogóle tam nie chodzę, no bo połowy zadań nie mogę wykonać, bo się chowają pod tym, że o, pogadaj z współpracownikiem, coś tam od niego chci. No i sprzedałam warzywa, więc byłam w tyłku. No ja potem oczywiście znowu latałam robić jakieś wyzwania, budowanie bycia miłym, przylazły do mnie wampiry. I wtedy właśnie zaczęłam kombinować, co by z nimi zrobić. Chociaż tak naprawdę miałam najpierw ochotę zniszczyć tych przybyszów, chociaż muszę zrobić, zanim umrą. Wampiry nie umrą, a oni tak. No ale ostatecznie się zakręciłam i stwierdziłam, że jednak mam chrapkę na tego Vlada. Pierwsze nasze dziecko będzie pół alienem, pół wampirem. Normalnie taka mieszanka, aż się boję, co z tego wyjdzie. Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Mimo iż nie klikałam żadnej interakcji kosmicznej, nasza Żancia ich użyła na Cedriku i to już jest over. Więc próbowałam go spalić, ale nie chciał się palić. Naprawdę, czekałam kilka dni simowych i po prostu dostawałam kociokwiku i resetowałam grę i kombinowałam i wychodziłam z siebie. W międzyczasie, gdy na chwilę wyłączyłam nagranie, bo już komputer po prostu zaczął kociokwiku dostawać, Vlad również dowiedział się o naszej tajemnicy, także też musiał odejść i tak się właśnie stało. Potem poleciał Google Search, dowiedziałam się, że Cedric nie może zginąć na słońcu, więc próbowałam go spalić, ale w tej części, jak widać, Simsy nie zostawiają ani w piekarniku, ani na patelni rzeczy na ogniu, tylko po prostu wszystko wyłączają i idą w bidu. Próbowałam go też utopić, ale kategorycznie odmawiał wejścia do wody, czy go wołałam, czy nie. Moja Simka wtedy zawsze musiała przejść przez wodę, bo nie. On lubi być brudny, jak widać. Ostatecznie poddałam się, dodałam go do rodziny i stworzyłam mu piwnicę, w której będzie żyć i zarabiać w takim razie na swoją rodzinę, aż nie wymyślę, jak go zabić. Dlatego proszę, pomóżcie, bo mój instynkt zabójcy nie działa w tej części. No i w końcu był dzień porodu, nie wiedziałam kompletnie, co się dzieje, co klikać, no ale w końcu ktoś wyciągnął z niej tego potwora. Także szybko wróciliśmy do domu z naszym nowym nabytkiem. No czyż nasz mały Gustawik nie jest słodki? No i na koniec certyfikat narodzin naszego Bobo na ścianie. Przepraszam za tak krótki odcinek, następny na pewno będzie dłuższy. Tak więc szybko podsumowując na koniec, nasza Żancia została już oficjalnie i matką, i morderczynią. Także zobaczymy, co nas czeka w następnym odcinku. Do ziemniaczenia!